Platforma to było ciągle skret proniemiecki, kundlis wobec Niemiec, pana Tuska i tak dalej, a PiS to jest skret proamerykański i proizraelski, co już szczególnie widoczne jest u wyjątkowo skrajnego w tym swoim przegięciu prożydowskim prezydenta Dudy, który na dodatek jest skrajnym mięczakiem. Ja teraz przygotowuję, już się skończyła mi cierpliwość, tolerancja wobec tego pana. Tak, trzeba to wreszcie mówić. To, że awansował faceta, który chce wyłudzać roszczenia do pana Szewacha Weissa na order Orła Białego, że awansował na generała Pola Kożerce w ostatnich 15 latach Karskiego. Polecam mój wielki artykuł w Magna Polonia na ten temat, udokumentowany. To jest dla mnie, już nie mówiąc o czym rozmawiał w Izraelu i w Stanach, tylko przypomnijmy, że on, mówili o antysemityzmie. Gdzie jest ten antysemityzm polski? Niech wreszcie wypowie słowa o antypolonizmie żydowskim, który jest dużo silniejszy. I to, proszę Państwa, łącznie z tym, co powiedział pan poseł Marusik, jest przerażające. Ja uważam, że już teraz trzeba się zająć rozważanie, kogo poprzemy do następnej prezydentury. Już teraz, bo Duda wyraźnie spełnia. I nie zastanawiajmy się nad tym, jakiemu ośrodkowi zewnętrznemu ma służyć następny prezydent. Żadnemu. Wśród walki tych buldogów pod dywanem w końcu powinien się znaleźć polski buldog i tą walkę wygrać. I tego Państwu życzę, bo nie jest ważne dla pszczół, który Bartnik wyżre miód. I tak my jesteśmy pszczołami, miód nam wyżerają i nie zastanawiajmy się, który jest lepszy. Żaden won miód dla tych, którzy go wytwarzają. Na taką opcję mamy postawić, wtedy będziemy wolni i bogaci. Dziękuję bardzo. Mamy hasło wyborcze, miód dla pszczół. Jeszcze jedna rzecz nawiązuje do tego. Proszę Państwa, niech wzorem będzie Orban, który stawia naród ponad partię, a nie stawianie partii ponad naród. Jeśli PiS nie pójdzie na szerokie otwarcie wreszcie wobec innych środowisk patriotycznych, a na razie nie widzę nic z tego. I to jest, to może przegrać sromotnie. Oby jak najszybciej.